Wiadomo, dużo teraz mówi się o Robercie Lewandowskim, który przestał strzelać w Barcelonie. Czekamy, aż się przełamie. Dużo też mówi się o Arkadiuszu Miliku, który w Juventusie też za dużo nie strzela w tym sezonie. Krzysztof Piątek? No akurat Pio się nam ostatnio odblokował w Turcji i zobaczymy, może jeszcze coś z tego będzie. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfair. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł free betu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. W każdym razie to są napastnicy, o których zawsze dużo się mówi. Czy to Buksa, czy Świderski. I ja dzisiaj chcę Wam przypomnieć polskich napastników, którzy też grają poza granicami naszego pięknego kraju, ale aż tak często się o nich nie mówi i tak głośno o nich nie jest. Przypomnę Wam kilka nazwisk. Zobaczymy, co obecnie dzieje się w ich karierach, gdzie grają, czy strzelają, czy może znaleźli się na zakrętach swoich karier. Zobaczymy i już teraz myślę, że przechodzimy do sedna. Uwaga, lecimy z filmem. Na dużym zakręcie w swojej karierze na pewno znalazł się Jarosław Niezgoda. W sierpniu były napastnik Legii po raz drugi w karierze zerwał więzadło krzyżowe, a pod koniec października Portland Timbers oficjalnie poinformowało, że umowa 28-latka nie zostanie przedłużona i wraz z końcem roku Polak opuści amerykański klub. W barwach drwali Niezgoda rozegrał 94 mecze, strzelił 23 gole i zaliczył 8 asyst. Nie są to liczby, które powalają, ale ja osobiście mam do niego słabość. Uważam, że jak na warunki ekstraklasy jest to niezła dziewiątka, która gwarantuje bramki. On po prostu nie ma układu nerwowego. Taki zimny terminator, który potrafi wykorzystywać sytuację. Mam nadzieję, że Jarek szybko dojdzie do zdrowia i znajdzie nowy klub. Może jakiś środek tabeli ekstraklasy. Radomiak albo coś w tym stylu. Inna nasza zapomniana strzelba z MLS. Kacper Przybyłko. On w tym Chicago Fire już tak nie strzela, jak robił to w Philadelphia Union. W tym sezonie w 25 meczach tylko 4 gole i 2 asysty. Zobaczymy, czy zimą nie dojdzie do jakiejś zmiany klubu. Może Lewandowski do Chicago, a Przybyłko za niego do Barsy. Ja sobie robię. Kochanie, myślisz, że teraz gubimy nasze angielskie, się przeprowadzimy do Chicago? O, oh, hej, siemanko. Nazywam się Kacper Przybyłko, I'm really excited to meet you guys in person and get to work. See you soon, guys. Już za momencik zapewne nowego klubu będzie też szukać Jakub Świerczok, którego drugoligowa Omija Ardija spadła z hukiem do trzeciej ligi. Były napastnik m.in. Piasta Gliwice czy Zagłębia Lubin w 10 meczach tylko 3 razy zdołał pokonać bramkarza rywali. W ostatnich meczach nie pojawiał się na boisku ze względu na kontuzję. Nie wiem, czy Świerczok dalej będzie próbować swoich sił w dalekiej Japonii, czy jednak za chwilę znowu zobaczymy go pukającego do bram ekstraklasy. To jak już jesteśmy w Azji, to zaglądamy do Uzbekistanu, gdzie przebywa Michał Kucharczyk. No coś mu ten egzotyczny transfer na razie nie pyknął. Zaledwie 4 mecze i tylko 173 minuty spędzone na boisku, ale przynajmniej poznał smak azjatyckiej Ligi Mistrzów. Nie wiem, co się tam z Kuchem dzieje, ale ostatnio nawet nie łapie się do kadry Paktakora. Czyżby szykował się kolejny powrót na polskie boiska? A o Karolu Angielskim pamiętacie? W Turcji klapa na całego. Jedna bramka w 23 meczach. Latem transfer do greckiego Atromitosu i 2 gole w 10 meczach. Na razie ta zagraniczna kariera byłego snajpera Radomiaka idzie jak po grudzie. Ale trzymamy kciuki. U Bartosza Białka trochę jak u Jarosława Niezgody. Ciężka kontuzja kolana, której doznał zaraz po przyjściu do belgijskiego Eupen. Dużo zdrówka. Przyda się. Z Belgii skaczemy do Austrii. Tutaj grywa młodziutki Aleksander Buksa, któremu ta przygoda z zagraniczną piłką po odejściu z Wisły też na razie się nie układa. W Tirolu 15 meczów, 2 gole i 1 asysta, ale oba te trafienia w Pucharze Austrii z zaledwie czwartoligowcem, więc zdecydowanie bez szału. Czekamy na więcej, panie młodszy Buksa, bo starszy brat świetnie odnalazł się w Turcji. Dobra, była Belgia, Austria, to teraz Holandia, a dokładnie to druga liga, bo tutaj mamy dwie polskie dziewiątki. Nie uwierzycie, ale Piotr Parzyszek znowu strzela. Jemu jednak ta Holandia po prostu jakoś leży. W Leganés była masakra, a w Emmen już 4 gole w 13 meczach i jeszcze do tego Parzyszek 2 asysty dorzucił. Gra, strzela, a drużyna na wysokim 4. miejscu w lidze. No nieźle. Dużo gorzej idzie FC Den Bosch, które prowadzi Tomasz Kaczmarek. Dopiero 17 miejsce. W barwach tego klubu występuje Kacper Kostosz, który w rozmowie z Weszło zdradził: indywidualne analizy z Rudem Van Nistelrooyem robią robotę. On nie pracuje w sztabie Den Bosch, ale po odejściu latem
z PSW, mieszka w pobliżu. Jest wychowankiem naszego klubu. Trener Kaczmarek go zaprosił i wpada nawet kilka razy w tygodniu, żeby pomóc. Jest bardzo otwarty, chętnie dzieli się wiedzą, mogę go pytać o wszystko. Co takiego legendarny napastnik przekazał Polakowi? Często chodzi o szczególiki, które jednak są istotne i mogą sprawić, że będę groźniejszym napastnikiem. Na przykład podkreślał, żebym za dużo nie myślał podczas nabiegania do dośrodkowań i nie patrzył zbytnio na ustawienie bramkarza, tylko skupił się przede wszystkim na jakości samego strzału, żeby był celny, jak najbardziej czysty i tak dalej. Jak już ten nawyk wejdzie mi w krew, to potem będę też zerkał na ustawienie, ale najważniejsza jest jakość wykończenia. Jeśli będzie ono dobre, to bramkarz stojący kilka metrów od piłki naprawdę musi się wykazać, żeby nie było gola. Zwrócił też uwagę na moje pozycjonowanie się w grze bez piłki, gdy bronimy. Jeżeli rywal przeszedł z nią przez pierwszą strefę i już nie biorę udziału w próbie odbioru, to od razu mam szukać jak najlepszego miejsca do ustawienia się na potencjalną kontrę po odbiorze. Szczegóły gdzie, kiedy i jak to robić jeszcze będziemy poruszać, ale nawyk zaczynam budować. Van Nistelrooy podkreśla również, jak ważne jest utrzymanie piłki w grze tyłem do bramki. Jeżeli ją tracę, tracę też szansę na strzelenie gola, więc im więcej razy utrzymam ją z przodu, tym więcej razy akcja pójdzie w stronę pola karnego przeciwnika. Niby to proste detale, ale ja nigdy w ten sposób o tym nie myślałem. No, uczyć się od takiego kozaka jak Van Nistelrooy? No come on, to naprawdę super sprawa. Na razie Kacper zapakował 5 bramek w 13 meczach. Czekam na więcej i trzymam kciuki za jakiś fajny transfer w przyszłości. No to teraz czekamy na zimowe powroty napastników do Ekstraklasy. Jestem ciekaw, ile z tych nazwisk, które przed chwilą Wam przypomniałem, wróci tej zimy na polskie boiska. No ja liczę na to, że Jarosław Niezgoda właśnie dostanie szansę w jakimś fajnym klubie środka tabeli Ekstraklasy na to, żeby wrócić do zdrowia, odbudować się, bo to jest naprawdę zawodnik, który kilka tych bramek w Ekstraklasie powinien strzelić. Mam nadzieję, że te ciężkie kontuzje jakoś tak nie odbiją się na jego formie. No i zobaczymy, kto jeszcze wróci, no bo wiadomo, wymieniałem nazwiska Świerczoka, Kucharczyka, oni też w tych swoich karierach są w tym momencie na jakichś takich zakrętach, a na pewno są polskie kluby, które chciałyby mieć ich u siebie. Zresztą spójrzcie, Patryk Klimala wrócił do Polski, podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław i jestem ciekaw, jak w 2024 roku będzie prezentował się w barwach klubu z Dolnego Śląska. Zobaczymy, ja jak zwykle no już nie mogę się doczekać tego okienka transferowego w Ekstraklasie, ale trzeba jeszcze poczekać. Ostatnio sporo tych filmów ode mnie o zapomnianych zawodnikach Ekstraklasy, trenerach czy napastnikach polskich teraz, ale ja cieszę się z jednego, że Wy nie zapominacie o kanale NGNW, oglądacie, lajkujecie, subujecie. To jest najważniejsze. Dobrze, że kanał NGNW nie znajduje się na liście zapomnianych kanałów na YouTubie. A ja już dzisiaj dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Widzimy się oczywiście już niedługo na kanale NGNW. Do zobaczyska.